No, powiem wam, moi drodzy, żart mi się udał, naprawdę. Albowiem, oto wreszcie, faktycznie 1 kwietnia, użył światodzienny materiał, nieco materiał, który można uznać jako zrobienie was w balona. I była to zapowiedź premierprisowego podsumowania. A którym to tak naprawdę? Żaden premierprisowym ten materiał nie miał w ogóle być, ale wszystko wymknęło się spod kontroli. No i właśnie w sprawie tego aspektu. Przepraszam. Naprawdę przepraszam was, moi drodzy. Za wszystko. I aż sam nie wiem, ja przepraszam bardzo, jak dalej podciągnąć temat tego materiału. Poza tym, że wreszcie się o to doczekaliście po tak naprawdę 3 tygodniach czekania. Ja przepraszam bardzo zapowiedzi, która ujrzała światło dzienne 1 kwietnia i mówione w niej było, że już 2 kwietnia pozwolę sobie omówić. No, pozwolę sobie nagrać ten faktyczną zapowiedź, to faktyczno, te faktyczne podsumowanie premierprisowe. A tu kibel. Nie nagrałem tego wcale na zajutrz, bo byłem zajęty w tym czasie innymi rzeczami. Tam różnego rodzaju osobistymi rozrywkami pokroju gier wideo i tak dalej. No ale jako iż ten materiał wreszcie ujrzał światło dzienne, no to trzeba się będzie wreszcie do czegoś przyznać. Tak jak kurde zrobiłem to w revealu na początku 2021 roku. Moi drodzy, zacznijmy z grubej rury. Moja prokrastynacja się nawróciła. Począwszy od końcówki roku 2020, począwszy od przełomu 2021 i 2022. Rzadko kiedy miałem przyjemność. Właściwie nie wiem, jak to ubrać w słowa. No, widzicie sami zresztą. Oto więc póki co na moim kanale pojawiło się podsumowanie roku 2021 oraz na przestrzeni kilku następujących miesięcy. Stycznia, lutego i marca. Trzy kolejne odcinki z Avalanche Snowboarding. No i właśnie, na przestrzeni 3 miesięcy, a nie, ja przepraszam bardzo, zaraz po sobie, przez to ta seria, planowana jako stricte zimowa, no wykroczyła poza, ja przepraszam bardzo, limity miesiąca zimowego. I wreszcie dotarliśmy do tego miejsca, jakim jest zapowiedź premierprisowego podsumowania z należytym czytaniem opisu. No właśnie, prokrastynacja, która miała przyjemność raz mnie zaniedbać tam edukacyjnie, innym razem spowodować, że moje wstępne zapoznanie się z PlayStation 4 dalej trwa. Kończę sobie, przepraszam bardzo, właśnie na tym wszystkim, co z moim kanałem powiązane. Kurde, miałem przyjemność znowu wpaść w negatywny krąg oglądania bezsensownie filmików na YouTubie i tego typu rzeczy, zbytniego poświęcania się zbyt drastycznym tym razem przemyśleniom życiowym, aniżeli kurde temu, co jest dla mnie najważniejsze. Przecież w poprzednim roku wszystko szło tak fajnie, tak pięknie. A potem pod koniec zeszłego roku coś poszło ewidentnie nie tak. Ja już to mówiłem w podsumowaniu roku 2021 i życzenia z okazji 2022. Ile pozwoliłem sobie nieco rozbudować temat w podsumowaniu roku 2021. Ale tak naprawdę jeszcze nie wiedziałem, co się wtedy wydarzy. A wydarzyły się rzeczy nieprzyzwoite. Ja naprawdę nie wiem, jak to ubrać w słowa. Miałem w sumie ku temu ambicje już
na przestrzeni. Na podstawie tego podsumowania roku 2021 na moim kanale. No jeszcze w tych gameplayach coś tam mówiłem o tym, co się ostatnimi czasy z moim kanałem dzieje. No dobra, powiem tak. Moje prace nad pełnoprawnymi filmowymi produkcjami trwają i oczywiście, że wrócimy z tym pełną parą, tym bardziej, że to jest druga sprawa. Druga sprawa, jaką ja przepraszam bardzo, co no właśnie raczej miała przyjemność wydarzyć tej prokrastynacji. No prokrastynacja ogólnie ma przyjemność być tak naprawdę jedynym, głównym i zasadniczo jedynym winowajcą tego, dlaczego pewne rzeczy zostały nieogarnięte. Tam kij, ja przepraszam bardzo, jednak z tymi trzema kolejnymi odcinkami Avalanche Snowboarding, że ukazywały się na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy, wykraczając tym samym poza limity zimowej pory roku. Otóż, abstrahując od faktu, że na początku kwietnia nie udało mi się przesłać nazajutrz od zapowiedzi faktycznego materiału prima aprilisowego podsumowującego dotychczasowe działalność na moim kanale w tym roku, to jeszcze kurde. Dopuściłem się grzechu ciężkiego, jakim było zupełnie felerne zignorowanie rocznicy mojego kanału, która miała miejsce już równe 19 dni temu, bo teraz mamy 28 kwietnia, w dniu, w którym to nagrywam. Oto więc mój kanał przekroczył czuł magiczną liczbę. Oto więc mój kanał miał przyjemność dnia 9 kwietnia obchodzić swoje je 6 urodziny, ale szkoda, że nie nagrałem na tę okazję filmu z powodu zajmowania się różnymi pierdołami, nawet bezsensownymi pierdołami, których nawet ciężko zliczyć. No, sam sobie mówiłem w głowie te różne rzeczy. A, właśnie, gry. I były to chociażby gry przeglądarkowe, oprócz jeszcze tego bezsensownego oglądania filmów na YouTube i zajmowania się osobistymi bardziej rzeczami. No, tym razem już tak po prostu, ja przepraszam bardzo, kuktatorstwo oraz no stres pourazowy wywołany tym, jak bezczelny potrafi być świat internetu. I tak, niezmiennie od tamtego czasu pozostaje, ja przepraszam bardzo, ten opis aktywny. No i cóż, ja prze... No ale poza tym właśnie, z okazji tego 9 kwietnia mogłem tak naprawdę ta prokrastynacja uniemożliwiła mi tak naprawdę nagranie jakiegokolwiek tam specjala z okazji 9 kwietnia, który spokojnie nie pojawi się jednak jeszcze w tym miesiącu, ale który spokojnie pojawi się jeszcze w tym miesiącu. Tylko, no właśnie. Trzeba będzie wszystko rozplanować odpowiednio, bo już mamy w zasadzie jego końcówkę. No i jeszcze pozostaje sprawa kolejnego odcinka Avalanche Snowboarding. Kurde. Jakby nie patrzeć. Jeszcze do nagrania. No, ogólnie trzeba będę musiał się ze wszystkim wyrobić, tak jak samo z tym filmem, bo jak przepraszam bardzo, z powodu zajmowania się różnego rodzaju pierdołami, niepotrzebnymi rzeczami i tak dalej, no właśnie tak się złożyło, że dopiero pod koniec tego miesiąca, kwietnia, nagrywam ważne co poszczególne filmy. No i kurde, planowany powrót Michael Bay do Tower Fox, ale nie wychodzi, ale nie opuszczajmy tematu głównego tego materiału, jakim jest, no właśnie. No więc przegapiona rocznica, której ja przepraszam bardzo, okazji specjal zostanie wydany dopiero pod sam koniec miesiąca, tak więc wyczekujcie go cierpliwie. No a tymczasem oprócz tego co? 4000 wyświetleń miało przyjemność przekroczyć mój kanał oraz przede wszystkim 30 subskrypcji. Bardzo wam za to dziękuję. Moi drodzy. Jestem wdzięczny, chociaż
No nie no, nie będę, ja przepraszam bardzo, skąpy i szczodry. Dry. Jak wam się naprawdę spodoba kanał, to możecie go zasubskrybować i tak dalej. I mam nadzieję, że kiedyś być może, że osiągnę większą popularność, chociaż nie sądzę, bo jednak przede wszystkim jestem zwyczajnym człowiekiem, a nie żadnym odgórnym profesjonalistą, chociaż kiedyś pałałem najprawdziwszą pasją do robienia tych filmów. Dzisiaj natomiast, no dobra, mogę w sumie szczerze przyznać, że troszkę wypalenie mnie dopadło, ale no przecież chciałem dokończyć tego detektywa Rogersa, tak szczerze. Tak więc nie pozostaje wam nic innego, jak trzymać za mnie kciuki w walce z tą prokrastynacją, którą jednak mam przyjemność skutecznie pokonywać. Nawet jeśli ta jednak z powrotem wraca ze swoim ponownym uderzeniem jak bumerang. No ja tymczasem się z wami żegnam, bo ten materiał ma już ponad 10 minut. I pozostał jeszcze ostatni dzień przed majówką, która odbędzie się na samym początku następnego miesiąca, czyli maja. W którym to pozwolę sobie ogarnąć solidnie te i owe rzeczy. Nawet w sumie formę fizyczną, ale to też już jest całkiem inny temat. Niezwiązany w ogóle z moim kanałem. Tak więc, do zobaczenia moi drodzy. I ogólnie rzecz biorąc, nie było tak naprawdę czego podsumowywać. Przede wszystkim omówić się to, że coś ewidentnie jest moim kanałem ostatnimi czasy nie tak. I to w niewiele lepszym stopniu niż to, co miało miejsce w 2020 roku. Bo tym razem nie jest to żadna depresja i kryzys egzystencjalny, a po prostu jakiś tam dziwny problem odwracania uwagi swojej uwagi innymi rzeczy od innych rzeczy, innymi rzeczy od różnych ważnych rzeczy, innymi różnymi ważnymi rzeczami, bądź też no pierdołami i tak dalej od ważnych rzeczy. No, w każdym razie chyba wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie do zobaczenia za niedługo. Zarówno w kolejnym odcinku z Avalanche Snowboarding, jak i tym specjalu z okazji przegapionej rocznicy mojego kanału. Na razie!